Cześć, witajcie w nowym odcinku z Forza Horizon 4 na moim kanale. Bierzemy udział w zawodach, jakby jesteśmy zakwalifikowani już do sezonu zimowego i to chyba tu nawet jest potwierdzone, więc jak ja wyłączę i włączę grę, to i tak gra wrzuci nas na sezon wiosenny, także korzystając z okazji, póki jeszcze tu jesteśmy, a ta ciuchcia wyskoczyła w sezonie zimowym, no to trzeba to zrobić, bo podejrzewam, że to troszeczkę ma taki wpływ na wygląd tego wszystkiego. Także sezon zimowy i prawdopodobnie to jest ostatni odcinek z tego sezonu zimowego, jakby tego, co jest teraz, bo będą następne oczywiście, ale o ty panie, ale chcę to nagrać jeszcze jakby zimą, bo wiosna sama się uruchomi, mimo tego, że ja tego nie włączę. Tak się stało z zimą właśnie, ja byłem na jesiennym i to się samo pozmieniało. I was expecting to see Alex being shot out of a cannon. I suppose this'll do instead. Podejrzewam, że tak, że będę mu przecinał trasę. A ja w ogóle samochodu nie mogłem wybrać, tak by the way. I nie wiem, czy to jest niby najlepszy tutaj w tej kategorii. W co wątpię? Ja tym nie jeździłem przecież. Zaraz zobaczę, jak ktoś się... A nie, przecież ja tu samochód dostaję od nich. To nie jest mój. To ja nawet tego chyba nie kupiłem. Tak mi się wydaje. Ja jakiś kupiłem, tego nie pamiętam już jakie. Dobra, wyścig z ciuchcią, to jest zawsze spoko sprawa. Oczywiście mega was zapraszam na inne serie na kanale, jeśli ktoś nie ogląda Red Dead Redemption. Ktoś powie, że nie przez I, tylko przez E. Wiem, że przez E, tylko że czasem ciężko Mateusz ma wymówić, ale to nieważne. Jeden pieron tak naprawdę. Czy ja mam jechać? O ty panie, ja jechałem tą tutaj, tędy i nie spodziewałem się, że... Ale buja tym wszystkim. Nie ma szans, że wyjdę pierwszy z tego tunelu, tym bardziej, że ona cisnęła po wewnętrznej. Oprócz Red Dead Redemption to planty, glitche, jest pełno odcinków, nowych glitchy, także mega też zachęcam i polecam i obejrzyjcie sobie. Naprawdę spoko rzeczy tam robimy. No i tyle. Zostawcie łapę i ciśniemy dalej ten... Co z tym ciuchcią? Jakby tutaj się nic specjalnego nie dzieje. Ja wiem, że bardziej efektywny był poduszkowiec, który jechał obok nas i klepał wszystko, co popadło. No ale to już inna zabawa w lwu i po garach. Okej, ja mogę tak spróbować wziąć, wyłączyć, włączyć grę i czy wtedy się ten sezon sam przełączy. Albo po prostu pojedziemy na niego i też będzie spoko. Nie ma parcia, ale wtedy naprawdę musicie mi uwierzyć na zimowy po uruchomieniu gry. Jakby przerzuciła mi się gra sama. Przejdę pierwszy, a nie tamtędy. Jeju, już tory widziałem. Proszę bardzo, 54. Czy mam jakieś info? On tu spowalnia, by się chyba w piasek wkopał. A nie, on spowalnia, żebym ja przeskoczył nad nim. Tak jest, kaccenka musi być. Standardowo, kaccenka zawsze dobre. Ej, jelenie, wypadł. Przepraszam, ja wiem, to... Chyba tu nawet nie można w nich wderzyć. To jest jakoś zaprogramowane, że one jakoś mega szybko uskakują. Pociąg, przesuń się. Ej, ten maszynista tam musi dokładać. On tam musi łopatować. Łopatować musi. Ej, będziemy skręcać. Tu trzeba hamować. Nie podoba mi się to. To ja tak przyhamuję delikatnie. Nie byłem pewny, czy te opony czarno-różowe można rozwalić, tak szczerze powiedziawszy. Nie byłem pewny kompletnie. Czy tu leci jakaś muza w ogóle, tak a propos? Coś tam w tle leci, a ja mam na słuchawkach ciut ciszej grę, bo wiedziałem, że tu się będzie działo. Niech ten pociąg... Aha, ja wskakuję. Aha, tędy przejaduję. Przejaduję, tak? Ja już mam od tego. Łopatują. Przejadują. Wszystko robią. Czy jakkolwiek by to miało być odmienione, patrząc na łopatowanie, zakręt w lewo i banda pięknie. Ja bym się może cofnął i zaczął hamować troszkę wcześniej. Jeśli by była taka opcja, to proponowałbym to zrobić. O właśnie, teraz hamowanie było nawet to jako tako wyszło. Aczkolwiek mam teorię, że pociąg może być pierwszy, chyba że jest zaprogramowany tak, żeby ładnie wyhamować przed tym, no ale bez jaj, ja przegram z pociągiem. Zakończono, ale nie wiem, ty byłem pierwszy, dobrze jest. Pewnie od... Patrzcie, jakie setne to jest hit. Edynburgu, zadzwonię po ciebie. Kontynuuj. Jedziemy do miasteczka festiwalowego szybką podróżą. Przerzucamy się na sezon wiosenny, także będzie wow w tym odcinku. Zostawcie łapę.
działało pod tym tytułem, pod tym względem, że dużo się dzieje, po prostu robi się pieruńsko. 205 wpływ, dziękuję. Pogłoska o zapomnianym wozie, też możemy przejechać się i zobaczyć. W sensie to chyba jest pogłoska, to jest tylko ekran wczytywania. Moje micu piękne. Coś kliknąłem, co ja kliknąłem, co tam wyskoczyło, ja naprawdę nie wiem, dobra, dam wstecz. Dlaczego się to tak przyciemniło? Ej! Aha, bo coś tu włączyłem. Uwaga, tylko Mateusz nie ma pojęcia co. Można by to było wyjść z tego. Dzięki ci, gro. Super. Ocena pewnie czegoś, ja nie wiem czego. Babeczka mówiła, że jak chcemy sezon wiosenny uruchomić, to mamy skorzystać z szybkiej podróży za całe 9000 KR-ków. Fortune Island kupić za 100 oczywiście. I tyle! Leci jakaś muza w tle, potem prawa autorskie wyrzuca. Dobra, co ja mam z tą babeczką zrobić? W sensie tu trzeba przejść do następnego sezonu. Boom! W moim micu będzie trzeba zmienić oponki. Wiosna, a deszcze, ulewy, ale ogólnie ładnie, pięknie i ślicznie. W sensie zielono. Znowu wczytywanie. Super. Wszyscy się cieszą, jak jest wczytywanie. But I feel like I might require just a tiny bit more convincing first. Well, it just so happens that we're preparing for our huge spring showcase coming up, and I'm looking for a driver to take part in it. Impress me out there, and I'll see what I can do. Okej. Okay. Prawie można powiedzieć, że się podjarałem. Dlaczego tu nie można przejść szybką podróżą? Ja chcę wejść tu do miasteczka festiwalowego i zmienić tym micu moje oponki, bo oponki są na zimę zrobione. Ja podejrzewam, że to się zmienia też automatycznie. Warsztat, moje ulepszenia i tuning. Pokażcie ulepszenia niestandardowe. Nie, ja chcę... No dobrze, ale w takim razie, czekajcie, tuning też jest zablokowany. Też, ale opony można było zmieniać. Z tego, co Mateusz myśli i wie. Projekty i lakiery, pokaż. Nie pokazuj tej wiadomości. Czekajcie. Nie, to nie tutaj. Dobra, nie wiem, może samo mi zmieni. To tak działało, że samo chyba zmieniało, tak mi się wydaje. Taką mam teorię. A jak nie, to jedziemy na zimówkach. Otrzymano zaproszenie do gry. Nie możesz go jednak w tym momencie przyjąć, bo twój profil nie ma ustawionych odpowiednich uprawnień. Ja nie mam odpowiednich uprawnień, co ty do mnie mówisz? Ej, mam uprawnienia jak... Jak 3-2-0. Takie mam uprawnienia. Nie wiem, co to znaczy, ale mam uprawnienia fest. Dobra, tu jest jakiś nowy wyścig. Pokażcie mi to. Pyk. Wyścig pokazowy dostępny. Seria wyścigów drogowych. Ja bardzo chętnie. Moim micu zawsze. Jeszcze chcę tylko jedną rzecz sobie ogarnąć. Zobaczyć. Biegłość. Alfa. Tutaj. Kupione zalety. Proszę bardzo. A i tu się kupuje zalety do danego autka chyba. Twój mnożnik umiejętności rośnie 2 razy szybciej. Proszę bardzo, chcę odblokować zalety. Mam punktów w ciul, także. Ludzie uwielbiają twoje auto. Otrzymujesz stały przyrost wpływu za ukończenie zawodu w wysokości 5%. Odblokuj zalety. Ja bardzo chętnie. Co ten aniołek znaczy? Twój samochód śmieje się zagrożeniu w twarz. Teraz przerwanie kombinacji... Po dwóch zderzeniach, ale jazda. 25. No to super, to trzeba nazbierać na to. Dobra, wychodzimy i jedziemy. A mamy wheel spina jakiegoś? Przepraszam, że ja tu tak cykam jak głupi, tylko super, mamy dwa losowania. Może coś wpadnie, jakaś czapeczka, jakieś, wiecie, jakiś bajer. 5000, super, super. To teraz czapeczkę. O, emotikonka, na to liczyłem, tak jest, super. Fajnie, fajnie Forza. Fajne rzeczy mi dajecie, naprawdę, ja się cieszę. Dobra, never mind, never mind. Jedziemy na wyścig. Moje micu forever, także ja bardzo chętnie. Wiem, że przydałoby. Znaczy, kupimy za niedługo jakieś autko. Skonfiguruj zawody, pokażcie. Solo. Tour festiwalowy Horizon. Seria wyścigów drogowych. Wyścig na torze. 4 okrążenia. To podejrzewam, że jakieś w miarę krótkie. Mogę jechać swoim micu. Kup samochód? Nie, absolutnie. Micu albo to, no jakby prosta sprawa. Opony się najprawdopodobniej zmieniły, bo nie widzę tam znacznika, czy tego znaczka, w którym informowali, że jest niby na śnieg. Także spoko. Także easy peasy. Festiwal pierwszy w sezonie wiosennym. Czekajcie, bo musiałem
Bo mnie wołali, musiałem trochę pobiegać. Rozpocznij zawody. Tylko chyba nie ustawiłem poziomu tego ciut wyższego, a mogłem w sumie, gaz. Zaraz zobaczymy, jak oni się będą kulać. Jak dosyć słabo, to nawet możemy w miarę szybko jeszcze wrócić i dać wyższy poziom, ale raczej myślę, że pojedziemy w miarę ładnie, proszę bardzo. Trzeba nazbierać 25 punktów tych cerkowych, w sensie tych punktów umiejętności, żeby odblokować to do Mitsu. Przepraszam bardzo, przodem. Ej, ale naprawdę muzyka jakby jest strasznie cicho, to tak nie było. Chyba, że akurat takie coś leci. Przepraszam. Najgorsze jest to, że jak oni wderzą we mnie, to też potem jakby ten mnożnik... Za mocno. Ten mnożnik podupada i to jest troszeczkę słaba sprawa. A tor jaki jest? 4 okrążenia, ale pokażcie mi w sensie, jak on jest długi. On jest dosyć krótki, bo już jest drugie okrążenie. Kurczę, ci mi odjeżdżają. Wróć. Jezu, nie ścinaj tak tego aż tak bardzo, bez przesady. Jedziemy w miarę takim torem, takim optymalnym. Proszę bardzo. Okej, nie damy się, no Ford Focus przed nami, proszę ja was bardzo, jeszcze to Subaru tam rozumiem, ale tego Forda tutaj, co on tu robi? Nikogo nie obrażam absolutnie. Nie no, naprawdę, ale co tu robi ten Ford? Przepraszam, tak jest, cześć, trzymaj się, do widzenia. Nie stary, jeszcze jakbyś mi urwał spoiler, to ja naprawdę daję wstecz i dojeżdżam cię, nie chcę brzydko mówić, ale... Tak się właśnie dzieje. Bierzcie, wyprzedzajcie go, bo on nie może skończyć na drugiej, na trzeciej, na czwartej pozycji. Ej, kurczę, dobra, Mateo, weź się, ogarnij. Tutaj fajnie, trzeba ich powolutku dojść i powoli ich wyprzedzić, bo to... Inaczej nie ma siły jakby, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, bo nie mogę przecież tego na trzeciej pozycji dojechać. Przepraszam bardzo, okej, druga pozycja, Lewis Hamilton na prowadzeniu, nie żartuję, ale ostatnio mam straszną fazę po tym serialu, żeby oglądać Formułę 1, to jest jakiś hit, osobiście najbardziej nie lubię Verstappena z Red Bulla, bo nie wiem, w sensie tak go troszeczkę serial wykreował, że... Młody i rzuca się strasznie. Na takiej zasadzie. Ała. Na takiej zasadzie, że tak jakiś... Nie wiem, no osobiście go. Jakby Ricardo w Red Bullu bardziej go lubiłem. Teraz jest w Renault, no i tak troszeczkę te ich bolidy nie do końca chyba ogarniają temat. Ostatnio na wyścigu się dwa zepsuły w tym samym momencie. Tak jakby benzyny nalali za mało po prostu do obu. Tak samo nie przeliczyli. I nalali za mało, no i elo, nie? Proszę bardzo, zakończyłem. Propsy dla mnie, plusik, dziękuję bardzo. Subaru Lancer Ford na czwartej pozycji. To szmata. No, ale brawo ekipa. Ja bym mógł się w końcu jakieś wdzianko zmienić, w sensie oksy, te sprawy, poziom, całkowity wpływ. Te sezonowe zmiany są dosyć częste. Ja myślałem, że to będzie rzadziej ta wiosna, jesień, zima, lato. Co to jest? Forda mi daliście, Forda. Ja nie wiem, w co ta firma wierzy. Nie mam pojęcia. I to mnie tu też rozwala. Jest wyścigów NASCAR. Rane w opór. Good luck. A to jest jakby nie ma wskazówki, że to jest ciut w sensie na takiej zasadzie, że o, wyścig kaskaderski, ja sobie mogę to zrobić teraz w tym odcinku jeszcze, że niektóre są trudniejsze, niektóre łatwiejsze. Kaskadera trzeba zrobić, trzeba jakby najwięcej z niego, bo wtedy ten wpływ wskakuje, a wiosna nie wiem, czy tu jest jakoś specjalnie mega szczególnie wyróżniającą się porą roku, najbardziej to chyba jednak to lato i ta zima, to są te dwa takie skrajne w sumie, no i wiosna i jesień to będzie praktycznie to samo, nie? Jeśli chodzi o sytuację na drodze, no przynajmniej nie wiem, co by mogli specjalnie wymyślić innego. No to wszystko wyjdzie też w praniu. Dobra, 1.8. A dlaczego tego nie można było jechać właśnie w ten sposób? Tylko... O, pięknie, dobra. Środek ciężkości nisko to przynajmniej nie... Tak się to robi. Tak się to... Tak się to robi, słuchajcie. To było
No takim fuksie, bo jakoś muszę tu przejechać, bo mam mnożnik dosyć spoko. Dzień dobry, kaskader, pokażcie coś nowego. Solo, pewnie, że na solo. Następny rozdział. Come on. Kerel 55 zaprosił, muszę te, żeby te powiadomienia tu nie wyskakiwały, muszę to wziąć i wyrzucić. Teraz jeszcze muszę tylko zerknąć, czy się wam aby tutaj dobrze nagrywa, bo tego szczerze nie wiem. A nie, dobra, dobra, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Kieruj się na wieś, oswoisz się z wozem kaskaderskim po drodze. To jest wóz kaskaderski. Ej, mamy od Kena autko. Forza Horizon 3. Dobra, ja chcę tylko zobaczyć, jak to jeździ. To mamy 1,5 km, to wytarczam 1,8, to wam tego nie będę ciął w żaden sposób. Tak, zobaczymy, jak to się kula lewą stroną, człowieku. What ty, panie! I to jest bardziej chyba na przyspieszenie autko. Bo już widzieliście, jakie miałem odcięcie przy dużej prędkości. 5, 6 i to jest łoto, to koniec. Tak. Koniec. Tu więcej to nie pojedzie. Okej, rozumiem. Czyli na zasadzie, że autko do przyspieszenia będzie, podejrzewam, coś mega krętego. Na pewno żadna hopa. Bo to chyba się troszeczkę mija z celem. Dzień dobry, jestem na miejscu. Powiedzcie mi, co mam zrobić. Zdaje się, że angielskie wioski są teraz modne. Rozprostuj nogi, a my już tu wszystko ustawimy. Okej. Ja podejrzewam, że będzie coś w stylu Gymkhany. Actors, what are you gonna do? But you're gonna slam the throttle and skid and slide and smash this place to bits, aren't you? Absolutely. We'll select the best shots later. Okej, to umiem robić. Tylko powiedzcie, jakby mniej więcej którędy jechać. Okej, scene 82, village chase. Action! Łoty panie, proszę bardzo. I co? Dobra, weź wróć, bo to trzeba wywrócić tutaj to chyba. Ej, no ja wiedziałem, miałem coś z tym zrobić, jakby chciałem, ale się nie udało. Ej, to jest quite trudne. Stop, tu będzie hopa. Boom! 8, 16, 24. Już mam ponad 20 tysięcy punktów. Ja już wiem, że to wyszło dosyć słabo. W moim wykonaniu miałem coś rozwalić na zakręcie, ale to jeszcze możemy naprawić. Czas najważniejsze, tylko w nic nie wderzyć najprawdopodobniej. Mam pozostały czas. Uwaga, teraz tylko taka hopa. Proszę bardzo, zrobiłem. Aha. 40 tysięcy. Proszę bardzo. Easy peasy. Mam nadzieję, że mi to nabijacie. No teraz już nie. Dobra. Ile mam? Minutę 8 na to wszystko. No to trzeba było to jakoś w miarę logicznie. Ale muza jest taka, że 100% prawa autorskie, jak ja tu nie... Ej, ale co jest? Stop. Wypełniliście mi to. Ja to mogę na jedną gwiazdkę. Patrzcie, hopa tyłem. Co wy na to? Bączek. Boom. To drzewko padnie? Nie padło. Palenie gumy. Jedziemy. Boczki. Tylko ja bym tu... Aj. Boom. Boom. Uderzyłem, ale to się nic nie stało. Jeszcze raz hopa. Nie, 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 nie. Dobra, rozwalone. Powiedzcie, że tu coś poustawialiście. Tutaj, stop. Nie, tylko nie w ten budynek, okej. Te drzewa się najprawdopodobniej... Jeszcze jedna hopa. O, idealnie wskoczyłem. Pozostały czas. I najprawdopodobniej jest rozdział czwarty ukończony i nie wiem, czy czasem... Stop! 90 tysięcy punktów. Jej, trzy gwiazdki, dziękuję. Haha.
Na tym wywali prawa autorskie bankowo, Mati. Musi ci się buzia nie zamykać w tym momencie, żeby ta piosenka przeleciała sobie i żeby jej nie wykrył system YouTube'a. Także dajcie mi next szybciutko, bo ja muszę gadać, a nie chcę tego wycinać. Jest, zakończyło się. Super. Rewelacyjne umiejętności zawrotu o 180 stopni. Prosim. Okej. Okay. To może Historia Horizon, pozycja Kaskader, w następnym odcinku jakiś jeden punkt, a potem normalnie wyścig. Teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć!